Płyta Night in Kalisia, wydana kilka lat temu, zdobyła nagrodę Grammy. W ogóle nie spodziewaliśmy się tego, takiego wyróżnienia. Przyszło to jak grom z jasnego nieba i jest to było niezwykle przyjemną formą właściwie takiego podsumowania mojej 20-letniej kariery zawodowej, pracy za konsoletą. I jednocześnie dało mi to niezwykłego kopa do działania. Po zmiksowaniu tej płyty przystąpiłem do pracy nad moimi autorskimi kolumnami Bauta i zrealizowałem szereg bardzo ciekawych projektów, miksując je na konsolecie SSL. No naprawdę tego rodzaju wyróżnienie daje motywację do dalszej pracy. Płyta została nagrana w trzech częściach. Pierwsza część to było nagranie sekcji, czyli bębny, bas i fortepian, czyli trio. Później drugi etap to było w innym czasie nagranie orkiestry. I te dwa etapy odbywały się również przy użyciu konsolety SSL w innym studio, w studio S4. I trzeci etap to było dogranie trąbki Randy Breckera. Ten etap odbył się w Nowym Jorku i później kolejnym etapem była edycja tych śladów, która też trwała chwilkę. I ostatnim etapem był miks i mastering. I miks wykonałem na konsolecie AWS 900+, przed którą tutaj siedzę. I no powiem tak, praca hybrydowa, nagrania zrobione w Pro Toolsie trzeba było bardzo uważnie pogrupować, mając 24 tory do dyspozycji, a ogromny skład muzyczny, bo to jest wielka orkiestra i zespół jazzowy. Trzeba było porobić grupy i wysłać je na stół i część rzeczy wyedytować w Pro Toolsie, outputy, assignment outputów i tak dalej, to wszystko było robione w Pro Toolsie. I później miks był robiony na stole przy użyciu analogowych outboardów, które tutaj mam, pogłosów też zewnętrznych, także jakby udział pluginów, wtyczek w tym procesie był zupełnie minimalny, śladowy. I kluczowe było to, żeby zmieścić tak ogromny skład i dynamicznie okiełznać. No i właśnie SSL bardzo mi w tym pomógł. Stereo bass kompresor, zwłaszcza w ciągłym użyciu. No i oczywiście też dynamika na poszczególnych kanałach, która w nim jest dostępna. Także proces bardzo hybrydowy, bardzo złożony, bardzo długo trwający i bardzo, bardzo pracochłonny. Głównym powodem wyboru SSL-a była brzmieniowa transparentność tego stołu, tej konsolety, czyli po prostu, krótko mówiąc, SSL nie wprowadza jakichś bardzo dużych różnic w brzmieniu, nie wprowadza, nie ociepla zbytnio, nie dodaje zbytnich atrybutów twardości, czy powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, zmulenia. Jest to stół transparentny. Oczywiście po tej cieplejszej stronie, czyli powiedzmy, często kiedy masteruję na stemach, powiedzmy, projekty, bardzo często ślady wychodzą mi, wykorzystuję SSL do sumowania tych stemów. I wpływ tego brzmienia jest minimalnie ocieplający, bym powiedział tak. Czyli jest to taka ciepła transparentność, jeżeli mógłbym to określić swoimi słowami. Natomiast nie mamy do czynienia z żadnym zmuleniem, z żadnym wyostrzeniem. Jest to po prostu coś, co ja lubię. Lubię mieć cieplejsze brzmienie, bo chcę wyjść na analog i to ciepło uzyskać, ale jednocześnie chcę pozostać po stronie transparentnej. Nie chcę, żeby konsoleta mi zmieniała sound i powodowała, że muszę kompletnie nauczyć się od nowa miksować. Chcę miksować tak, jakbym
miksował in the box, ale mieć troszkę cieplejsze brzmienie, jednocześnie też dostęp do analogowych korektorów, kompresorów, które, z którymi żyję od 25 lat, od kiedy pracuję i jakby nie wyobrażam sobie pracy bez nich, a to wszystko mam na stole. No więc tak, miksowanie in the box jest, powiedzmy, matematyczne. To jest sytuacja zero-jedynkowa i jakby nie należy się spodziewać zbytniego wpływu DAW-a na ten proces. Oczywiście są różnice między sumowaniem w Logicu, w Pro Toolsie i w innych systemach, ale to są jakby marginalne różnice, które no, powiedzmy, są przeze mnie pomijalne. Natomiast różnice pomiędzy sumatorami, konsoletami są diametralne. Ja znam konsolety bardzo znanych firm, które po prostu no, bardzo zmieniają sound i powodują to, że no, w cudzysłów biorąc, wszystkie instrumenty dla mnie zaczynają brzmieć tak samo. Czyli są takie sumatory, są takie konsolety, które powodują, że dźwięk się tak homogenizuje i tak się unifikuje, że mamy do czynienia po prostu z takim, że tracimy jakby definicję tych barw. One się robią. Natomiast SSL ma taką zaletę, że to sumowanie jest jednak nadal transparentne. Ja tylko wykorzystuję je, żeby minimalnie dodać ciepła, żeby to przeszło przez tą analogową konsoletę, żeby sygnał przeszedł przez te fadery, przez to sumowanie, może czasami dodam minimalnie na stemach ekwalizacji albo delikatnej kompresji ze stołu, żeby uzyskać ten efekt, ale de facto będzie to nadal po tej stronie czystej, transparentnej, a nie diametralnie zmieniającej brzmienie, co być może dla niektórych projektów jest dobre, tylko że wtedy, jak mamy sumator w stole, który zmienia nam brzmienie miksu, to musimy miksować pod ten sumator i jakby robić ruchy, które no, przeciwdziałać jakby temu, co robi sumator. Jeżeli sumator za bardzo, mówiąc kolokwialnie, zmula, ociepla, no to musimy troszeczkę kręcić, powiedzmy, na stole twardziej, czy w dawie po prostu troszkę jaśniej, ostrzej, żeby zrekompensować to, co robi sumator. No, w przypadku SSL-a jest to raczej proces delikatny, z nutą ocieplającą, ale nadal bardzo transparentny proces. No tak, to zwłaszcza w tej serii, którą mam obecnie, serii SE, mam opcję pełnej automatyki i jest to bardzo prosto zorganizowane, bardzo łatwe do ogarnięcia. Czyli gdybym miał wytłumaczyć, jak to wygląda, jak ja to robię, to w Pro Toolsie otwieram 24 puste ślady bądź auksy, voice'y powiedzmy, i one są przyporządkowane do 24 kanałów konsolety. Czyli tłumacząc prosto, jeżeli w Pro Toolsie ruszę fader aux numer 2, ruszy się ten fader. I analogicznie mogę rysować wszystkie, całą automatykę na tych auxach, czy na tych pustych śladach 24. I te ruchy odpowiadają jeden do jednego temu, co się dzieje na analogowych faderach tej konsolety. Bardzo prosto wytłumaczyłem, jak ja to robię. I ta architektura jest zrozumiała dla każdego, kto tak pracuje. I świetnie, że to zostało w tak prosty sposób wymyślone, zaaplikowane do tej konsolety. Natomiast Recall no, był ze mną od zawsze, tylko był we wcześniejszej wersji, na której pracowałem, w wersji 900+, był on inaczej zapisywany. Teraz zapis jest za pomocą programu, który SSL zrobił dla użytkowników. I w tym programie można zapisać również nazwy tracków. W ogóle przede wszystkim ta wersja daje nam możliwości
ta wersja SE, której teraz używam, daje możliwości zapisania nazw tracków i później przy odtwarzaniu recallu, przy odtwarzaniu sesji, te nazwy nam po prostu się pojawiają. Natomiast no, recall SSL-a zawsze był bardzo precyzyjny i powiem szczerze, że uratował mi życie wielokrotnie, kiedy to no, artyści, którzy mają potrzebę ciągłych zmian i miks się nigdy nie kończy, powiedzmy tak, no to w tym momencie jestem w stanie w ciągu 15 minut odtworzyć ustawienia stołu. No oczywiście mam outboard zewnętrzny, więc to trwa troszkę dłużej niż 15 minut, bo jeszcze muszę odtworzyć te wszystkie urządzenia analogowe. Niemniej jednak, no powiedzmy 15 minut na recall to jest niewiele. I klienci, artyści, którzy często pomagają mi robić ten recall, gdy ja jestem powiedzmy trochę zmęczony, czy chciałbym napić się kawy i tak dalej, wielokrotnie bo miałem do czynienia z sytuacją, że artysta siadał za stołem, pokazywałem mu jak ten recall działa i ogarniał to w ciągu 3 minut i robił ten recall samodzielnie i na końcu był zachwycony, jak łatwo, prosto zostało to wymyślone. Nieprzekomplikowane i działa. Także solidnie, statecznie, logicznie.